Cześć, nazywam się Martyna i pracuję w WireX jako asystentka prawna. Jestem tu, żeby pokazać Wam, jak używać Waszego konta WireX. Po pomyślnej rejestracji i weryfikacji konta możesz zamówić kartę WireX. Oto kilka wskazówek. Najpierw otwórz aplikację i zaloguj się. U góry ekranu głównego kliknij Zamów kartę. Zapoznaj się z korzyściami, które oferuje karta i dokonaj zamówienia. Zakładamy, że chcesz wysłać kartę na adres powiązany z Twoim profilem. Jeśli nie, kliknij Zmień adres. Jeśli chcesz otrzymać kartę kurierem z możliwością śledzenia przesyłki, możesz to zorganizować za opłatą w wybranej formie. Po zakończeniu procesu otrzymasz powiadomienie, że karta została zamówiona. Śledź postępy zamówienia w zakładce karty. Od momentu wysłania do momentu bezpiecznego doręczenia. Dostępna jest również funkcja pomocy. Jeśli nie otrzymasz karty w ciągu spodziewanego okresu czasu, poszukaj zielonego znaku zapytania. Po otrzymaniu karty przejdź do sekcji Aktywuj kartę. Potwierdź jej ostatnie 4 cyfry oraz datę ważności. I gotowe! Pozostaje tylko podpisać się na odwrocie. Potwierdź jej ostatnie 4 cyfry oraz datę ważności. Na podstawie waluty, w której płacisz i Twoich priorytetów, karta WireX automatycznie wybiera najlepsze konto do pobierania środków. Na tym ekranie możesz także dodać inne konta. Po aktywacji karty możesz zarządzać powiązanymi kontami, sprawdzać dane karty i monitorować swoją aktywność. Mamy nadzieję, że nasz filmik był pomocny. Jeśli tak, naciśnij lubię to, a zasubskrybuj nasz kanał i napisz do nas w komentarzach, jeśli masz pomysły na dalsze nasze filmiki.